Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Bloodborne. Teraz tak, chciałem się cofnąć do lokacji, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku, ale nie mogę. Bo tutaj jej nie ma. Myślałem, że może kurczę chociażby tu, obok. Ale też, brak miejsc do przebudzenia, ale za to w trzecim miejscu już jesteśmy, na grobek niewidzianych i podziemne więzienie. Kurde. Szczerze, wiecie co? Zanim tam pójdę, to jednak poszukam swoich tętniej, bo ich naprawdę dużo zostawiłem tutaj w okolicach, więc kościół dolnego kielicha i będziemy się cofać najwyżej. Ej kurde, moment, czemu ja poleciałem do starego Yharnam? Czy tu będę musiał teraz dokładnie całe stare Yharnam przebiec, a później dopiero do rewiru katedralnego jakoś się dostać? No dobra, nadłożyłem sobie trochę drogi. Ale przynajmniej będziemy mogli popatrzeć na piękno otoczenia i czy też uda mi się ujść z życiem, biegając tutaj tak po prostu, nieopatrznie. Nie, ale w sumie czy to jest aż tak daleko? Ej! Rozwal go! Jeszcze raz. No, przecież tutaj tętnienia, czy ten, odłamki krwawego kamienia się dostaje. Że go wcześniej nie widziałem. Nie, ale kurde, wiecie co? Totalnie orientację teraz straciłem. No chyba, że zaraz coś znajomego tutaj zobaczę. No moment, to wygląda jak... O, szlak! Co mnie to przestraszyło? Co tam, że ten rej... A, sorry. Zakapturzona postać. Ale tutaj jeszcze wilkołak w międzyczasie... Ej, dobra, to jest skrót przecież. A, prosto do wilkołaka. No tak, no to super. A, i tu kolejny. No tak, się wszystkie zaraz podenerwują na mnie, to jest po mnie. Ja i tam następny, kurde, gdzie mam uciekać? Z grubsza nie mam gdzie. Co to za maszkary jeszcze? Ja no moment, kurde, co jest gra... Dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. Tutaj pierwszy raz spotkałem na swojej drodze stosy ciał. Jeszcze ty tylko, chodź tu. Oj, nie! Nie. Za blisko. Oj, za blisko było, żeby on mnie złapał. No, to chcesz się bawić, to zapraszam. No, wyskocz na solo. To cię przepnę halabardo. Oj, a tylko raz. No, kurde, w takich potyczkach oni zazwyczaj zwycięsko wychodzą, kiedy... I ja naparzam atak i on naparza atak. Dobra, grudka krwi. Wolałbym naprawdę właśnie fiolki, bo to serio, to 10, które tam widzicie, to jest 10 ostatnich moich fiolek. Więcej nie mam w składziku niestety. Znowu to wycie. Moment, kurde, gdzie my jesteśmy? Gdzie co? Moment, tu są wrony tylko, tu są tylko wrony. No, ładne cięcie, ale to w sumie toporek się sprawdza po ulepszeniu. O, wam powiem. Prawie 200 jednym zwykłym uderzeniem. Nie, ale okej, moment, skoro... A tutaj będzie, no właśnie. To miejsce. No tak. Tutaj się modlili do tego, co im ukradłem, do rytualnej krwi. Dlatego są wszyscy zatruci. O kurde, dobra, a propos zatrucia, no nie musicie mnie od razu też zatruć. Dobra, dwie osoby zgarnęły, nie jest źle. Mogło być lepiej. No, na przykład tak, żeby ten jeszcze padł. Może jeszcze, o kurde, dobra, nie. Koniec zabawy. Nie, bo ich tu jest, kurde, wielu, naprawdę w tej lokacji. Pomieszczenie duże, to i przeciwników wielu. Albo dużo. Dobra, na szczęście nie są aż tacy problematyczni. Nie są siekierką. Zresztą właściwie, no ja mam na to mówić. Siekierka, halabarda, czy może topór? A, tam widzę, już idą. Albo tamta stoi w wejściu po prostu, jak buka z muminków. Dobra, dwie fiolki. Niewiele, ale dobra. I tak nie mieliśmy iść w tą stronę. Albo w sumie może...
Nie, no pewnie, że nie, bo tam nie było dalej przejścia. To my tam z rewiru katedralnego szliśmy. Prawda? Cholera, ale zgłupiałem teraz masakrycznie. No, ale okej, no jak rewir katedralny, to trzeba tam będzie się udać. Niestety naokoło. Ło, co to jest jeszcze większe monstrum? Czy to nie jest bestia kleryka przypadkiem? To, co ja, to z czym ja walczyłem na moście. Całkiem możliwe, ale nie powiedziane, że na 100%. Szczerze nie wiem, czy jak ulepszę tą broń na maksa, tak nie wiem, czy do plus 10 się tutaj ulepsza, czy do ilu, ale nie wiem, czy jak ulepszę na maksa, czy będzie mi się chciało zmieniać na coś innego. I właśnie, moment, czy to był. Czy tutaj była jakaś droga powrotna na górę? Nie, serio, moment. No gdzieś tu musi być jakieś wejście. A, sorry. Drabina. Skrót. Gdzieś tu, w wieży, no właśnie. Dokładnie tak, tylko właśnie, momencik. Tam jakbym poszedł. A, dobra. Już mniej więcej kumam, gdzie jesteśmy. No ale na ratunek 14 tysiącom tętniej. Czyli postaram się po prostu dojść tam, gdzie zdarzyło mi się zginąć. Tam, gdzie mnie porwali. Tylko to tak właśnie nie wiem, czy porwali mnie dlatego, że zginąłem w dobrym miejscu. Czy może po prostu dlatego, że no, nadawałem się. Czy może po prostu chodzi o przeciwnika, który mnie zabił. Że tamten koleś to jest porywacz. No nie wiem, kurczę, to jest wiele niewiadomych. Zbyt wiele, jak na serię Souls. Zazwyczaj było z grubsza wszystko wiadome. Ło, co to było? Jakby gra chciała się skraszować, ale konsola jej nie pozwoliła. Nieprzyjemny dźwięk. No serio, te fiolki zbieram, nie mogę tak tracić zdrowia. Ej, ale też zginąć nie mogę tym bardziej, ej, ej, ej. No. Jakaś fioleczka, chociażby jedna. Dzięki. A ty skąd się wziąłeś? Przecież naprawdę daleko byłem od ciebie. Ale jaki to ma piękny zasięg. O, dobra, tu już jest wejście. I tu jest w sumie dzwonek. Mógłbym się przenieść, ale nie, no stąd do katedralnego. Nie jest daleko. Nie w tą stronę, piechol, nie w tą stronę. Ani nie w tą. Nie, sorry, tutaj. Pewnie, że tutaj, kurde. Widzicie, nawet nie pokładam już wiary w swoich umiejętnościach. Wyznaczania te nawigacji tutaj, powiedzmy. Wyznaczania kierunku. Dobra, jeden wilkołaczek. A wiecie co, oni zostawiają czasami dużo fiolek. Więc sobie z tym zawalczę, oby mnie nie zabił. Nie, chyba nie. O szlak, dobra, a może jednak? A może jednak? No, a może jednak nie. No ja, no dalej, jeszcze jeden tylko. No. I co tam, odłamek? O, podejrzewałem, że to też się może zdarzyć. Nie, ale naprawdę, to już chodząc po prostu, tysiączki tętniej wpadają praktycznie za nic. Nie, to jeszcze nie jest rewir katedralny, jeszcze nie, jeszcze kawałek. Mam 5 koktajli tylko, 10 antidotum. Monokular. Moment, to było tu? Nie, to było wcześniej, zdecydowanie wcześniej. No oczywiście muszę z różnych skrótów korzystać teraz. No nawet nie próbuj. No bo wiesz co, w sumie, skoro już spróbowałeś, to kara się należy. Oj, za to tym bardziej. Zresztą muszę odzyskać trochę swojego zdrowia. No niestety, bez fiolek tym razem. Pierwszy. A, dobra, czyli teraz tych na dwa uderzenia. Jedno mocne, drugie lekkie. Czyli mocne z poprawką, powiedzmy sobie. W ten sposób. Teraz tak, tu? Dokładnie, dobrze. Dobry rewir wybrałem. Ale właśnie, mówiłem mocny z poprawką, a jak zaczynasz od lekkiego, to oni nawet się nie wzruszą aż nad to.
Ło, kurde, ale mnie złoił tym kikiem. No, mocny zawodnik jednak. Mimo kiepskiego oręża. Ja tam widzę to samo. Też nieźle. No, co tam, dwie fiolki. No, już dobijamy do 20 powoli. Ale cholera, znowu tu jest ten przedmiot, o którym, na którym mi zależy, a do którego nie mogę się dostać. Przynajmniej jeszcze teraz nie mogę. I szczerze, nie wiem, czy dobrze idę. Nie wiem, oj, nie wiem. Ej, stop, tu mnie jeszcze nie było. Nie w tej konkretnej części tego miejsca. Tutaj jak najbardziej, to otworzyłem. A, i też nowe możliwości skrótów się otwierają teraz dzięki temu. Dobra, pieska. On będzie przeszkadzał zaraz. Jak przyjdzie co do czego. O, i ten ciężki też już kroczy. Okej, więc mam się wami zająć, to naprawdę już teraz. O kurde, dobra, dobra, bo już przyspieszył kroku, słyszałem. Musi być blisko. Ale nie aż tak blisko, w sumie. Ach, czemu to pchnięcie nie wyprowadza ich z równowagi? No, ten widzę, tam będzie stał. Ej, co to był? No... on pruje dosyć często, zbyt często, jak na tego typu broń. Nie można strzelać raz za razem pistoletem, który trzeba załadować prochem i ogólnie ubić ten proch, włożyć kulę. No to mnie magazynków nie ma. No chyba, że tu delikatny steampunk się wkradł. No coś mi się wierzyć nie chce. Dobra, kosiarza, no, jego trzeba. Ej, a może tutaj po murku jakoś bym dał radę? Albo niekoniecznie. Nie, dobra, w kierunku moich tętnień. Ale moment, przed tym wszystkim. Moment, ten zleciał tak po prostu? A, chyba tak. Chyba mu się przytrafiła, nie miła przygoda. Nie, ale serio, chyba tutaj trzeba iść, tak? No i tutaj drugi raz, dopiero. Więc pewnie już obadałem te zakamarki tutaj, ale nie zaszkodzi sprawdzić. O, tak walczyłem z wami, tak walczyłem, aha. To wy? Wy? Takie przeciągłe jęki? Ej, tu mnie nie było, bo no sorry, ale to bym podniósł. Gałka oczna krwawego strzału. No teraz ciekawsze przedmioty tutaj się podnosi. Dobra, czy tutaj w wysokiej trawie jakaś pułapka na mnie czeka? Ja w ogóle jakieś kolejne, zupełnie nowe przejście odkryłem teraz. Ile tu tego jest? Moment, nowa lokacja? Może? A moment, moment. Tutaj jest odnoga, ale zbyt wąska, żebym tam się zmieścił. No, pełno nagrobków. No, ludzie giną tutaj na potęgę. Ja się im nie dziwię. Las? Naprawdę? Nie wierzę, ale spoko. Nie, ale to nie zasługuje na jakiś nowy tytuł lokalizacji? Lokacji? O, to jest zwykły knypek ze strzelbą. Dobra, może nie taki zwykły. Dobra, tu nie są też zwykłe pieski, niestety. To są pieski z kolcami. Dobra, ale strzelcy... jak upierdliwy byli, tak upierdliwi są. Dobra, ach, no. No oczywiście musiał biec w inną stronę, kiedy chciałem go uderzyć. O, szlak. Dobra, kule, ale czy coś oprócz kuli? Nie. No, niech cię, no. Gęś kopnie. Dobra, tam same nagrobki. Nie, bardzo super to wygląda. Malowniczo, że cholera, ale no właśnie. Nie ma czasu na podziwianie. Nie, ale od cholery strzelców, pewnie dlatego, że piesków jest dużo też. Oj, ale ładnie to weszło. Oj, ładnie to udało mi się zrobić teraz. No, albo boss, albo skrót. Chyba boss bardziej. Ale... ale jednak nie. Karner w Hemwick. Karner? Korner. Nie, dobra, ale kolejna lokacja. Nie, gdzie tam? W życiu. Bez przesady. Miała być misja potętnienia, a zabłądziłem gdzieś, poszedłem w innym kierunku i już totalnie jesteśmy gdzieś indziej. Dobra, tutaj pewnie dużo psów i dużo myśliwych. Aha,
tej pierwszej kolejności do zabicia. Ej, jednym uderzeniem ich zabijam. I to naprawdę nie będzie problemu, tylko te psy. Ale też właśnie, trzeba się porządnie rozejrzeć. No w Dark Souls 1 na takim cmentarzu można było Claymora znaleźć, tam Zweihandera. O kurde, bez przesady. No. Myślałem, że wszystkiego bliska, on mnie wykończy. No ja no. O, lepiej. W dalszym ciągu w nagrobek, ale gości przynajmniej umarł. No strzelają po tych plerach, no. Ale psy gdzie są? Ej, ło, dużo was? No i dalej. Dobra, może jeszcze tego można było zabić, ale tak z grubsza w porządku było. Popiół ze szpiku. Gęsta krew. Znowu gęsta krew. I tutaj kule będą tylko. Powinny być przynajmniej. Bo sami myśliwi. No, czyli co, mówicie, że myśliwi tutaj autentycznie sobie zrobili bazę wypadową. Albo powiedzmy biwak. Coś w tym guście. Oj, piesek, słyszy pieska. A właśnie co jest z tymi psami? Co one są takie zmutowane? No może stuningowali je myśliwi po prostu. Tego nie wiem. Moment, nie, nie. Tędy przyszliśmy. Ale z drugiej strony moment. Skoro nowa lokacja... No to wypadałoby latarnię znaleźć. Poza tym wyczyścić ją do końca chociaż. Ach, za krótko. No. No otoczaki, no... No ja rozumiem, że może to jest dla kogoś przydatny przedmiot, ale dla mnie nie, ja z tego nie korzystam. Praktycznie w ogóle. Ale dobra, no to do karneru. I w sumie zamiast wypuszczać się poduszyczki, to chyba wyjdzie na to, że zwiedzimy troszeczkę nowej lokacji, a w następnym odcinku dopiero się wypuścimy. Tak dogłębnie, w rewir katedralny. No chyba to będzie dobry pomysł, bo 15 tysięcy to już jest kwota, która pozwala na ulepszenie. No jest, oczywiście, no to pięknie. Dosłownie dwa kroki tutaj zrobię. Żeby zobaczyć źródło tego śmiechu. W sumie to był śmiech na początku tylko, bo teraz chyba krzyki tylko. Nie, śmiech też jest. Dobra, wielkie tasaki. Ale jak z wytrzymałością. Z wytrzymałością kiepsko, więc to jest ten rewir, w który powinniśmy się udać teraz. Ale co nie zmienia faktu, że chciałbym odzyskać swoje tętnienia. Ej, moment, to są kobiety? Niekoniecznie, ale ta, która tutaj leży, no, wyglądała bardziej na kobietę niż na mężczyznę. Aha, to jest gilotyna. Nieźle. Widzę, coś tu się dzieje. Galka oczna krwawego strzału, znowu. Już nie mogę wejść z tej strony. Okej, płonąca halabarda. Ej, ale... Wiecie, kogo mi ona przypomina? Bo to jest chyba faktycznie ona. Wieśniaczkę z Resident Evil 4. No, no duże podobieństwo, szczerze. Ale najpierw ty, do piachu. No nie no, one są na strzał. Tutaj, to jest lokacja, do której powinienem się udać. W pierwszej kolejności, zanim poszliśmy tam. Do sekretnego miejsca, gdzie mnie porwano. No dobra, ale tak, no przyjrzyjmy jeszcze delikatnie. Bliźniacze odłamki? Jeszcze chyba... Moment, czy właśnie nie dwa były mi potrzebne tylko? No to by się pięknie złożyło. Ej, mogę pogadać i nawet tam zarys postaci widać. No słyszę, pewnie, że słyszę. Ej, to był chyba najbardziej złowroki śmiech, jaki słyszałem. Nie, autentycznie wprowadził trwogę. W moim sercu teraz. Nie, serio, no. Nieprzyjemny śmiech. Kolejna wiedza szaleńca.
O, moment. Windę na dół. A, urządzenie w tej chwili nie działa. Czyli odnalazłem jakiś skrót, tylko że działa w drugą stronę. Tutaj będziemy przechodzić, jakby co. Kiedyś, w przyszłości. No może z tego więzienia. Właśnie tu jest podjazd na górę. Kto wie? No na pewno nie ja. Ej, jest i drabina, ale nie mogę po niej wejść. Bo parę pierwszych szczebelków jest rozwalonych. I tylko dlatego, serio. Nie, ale coś więcej? No musi tutaj być coś więcej. Pewnie, że musi. No, tam jest przejście dalej, ale nie w tą lokację, gdzie bym chciał, więc tutaj. Ale tu leżymy już ciała, czyli to cofnęliśmy się stuprocentowo. Nie no, do przodu, tam. Ej, te wrota! Otwierając te wrota, widzieliście jedną ze scen z intra. Ten zameczek poznaje tą wieżę. Aha, dokładnie tak. Czyli gdzieś tutaj będzie taki wielki koleś z... Alabardą? Nie, niekoniecznie. Ale pieski złe już mają na miejscu. Te gorsze. O kurde, ależ przestraszyłem. No wiedziałem, że ona tam była. Ale nie spodziewałem się takiego ciosu. Jeszcze z krzykiem na usta. Jaj mołotowy w plery. No nie, nie. Kurde, ja tu nie jestem mile widziany. No. Niech cię szlak. Głupia babo. Dobra. Fiolka? Bez fiolki jeszcze. No to tym głupsza baba. Odłamek zwykły. I gęsta krew. Kurczę, szczerze, tak patrzę, że chyba nawet na dwa poziomy wystarczy, jak tam już pójdę. I użyję wszystkiego. Dobra, rozwalić babcię. Bo to chyba autentycznie są kobiety. No to ewentualnie mógłby być facet, bo dzierży ciężki młot, ale... Zwykły drewniany. Więc nie aż taki ciężki. No dobra, okej, jeszcze kawałek do przodu. No i olbrzym, tych już dawno nie widziałem. Starzy znajomi. To pytanie, czy on jest mocniejszy, czy nie? No, niezbytnio. Więc to pójdzie szybko. Oj, albo nie, wcale nie. Jeszcze żyje. Jak to szybko sytuacja się zmienia, prawda? Ej. No jakbym wiedział. Jakbym wiedział, że tutaj te... O, kolejne dwa bliźniacze odłamki. No to na pewno jeszcze kolejne ulepszenie siekierki będzie. A ty tu czego? Z tymi koktajlami. Lugaru! No. Nie, to był bardzo szowinistyczny komentarz z mojej strony. Że do garów. Może smażyć na patelni. Nie, dobra, ale co jest z tymi kratami tutaj? Zamknięta przez urządzenie. Które nie znajduje się tu w pobliżu, ale znajduje się pewnie. Jak się dobrze przyjrzysz, po drugiej stronie. Tak jest. Aha, dobra. Czyli kolejny skrót w przyszłości, bo nie teraz. Ale stop tutaj jeszcze na górę. Czy coś? No, taka zasadzka miała być. No to się nie udało. No chyba, że właśnie ty byłaś jedyna, która była przyjaźnie nastawiona, a ja tak po prostu zeskoczyłem ci na głowę i zabiłem. No nie, ale raczej to była pułapka. Na 99,9% to była pułapka. Nie, serio, naprawdę bez komentarza. Taki żałosny atak kruka. Okej, to jest śmiertelna przepaść. Ale jak to nie widać dna? To nie jest kurde sen. Żeby nie była taka przepaść, że dna nie widać aż. O, okej. To już mniej żałosny, bo z zaskoczenia, ale i tak słaby atak. No, kurde, no niech cię gęś kopnie, no. No. Ja nie wierzę, otoczaki dostaję od nich i jeszcze ze znajdowanych przedmiotów. No niech to gęś kopnie, naprawdę. No bez przesady. Ej, ale tu można iść? Paniusiu. Spokój z tym, spokój. No,
kurczę, tam by się można było wypuścić. Ale jeszcze tutaj, zobaczmy. Winda. Ale dokąd prowadzi? Może w dół, to podejrzewałem, ale... O, 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 znowu widzieliście? Znowu. Chciała się zawiesić, ale... Jednak się nie dało. Ej, tutaj, po prostu tu. Ja myślałem, że to będzie jakiś większy skrót. To dobra, to wracamy. Idziemy zobaczyć, co tam się dalej święci. I serio, już naprawdę niedługo będzie trzeba wrócić do snu tropiciela, bo odcinek zbliża się powoli do końca. Ja mam 21 tysięcy tętniej na koncie. I naprawdę nie biega się wygodnie teraz. Teraz jeden głupi błąd i tamto 14 tysięcy leci i później na szali jest 21, czyli jeszcze więcej. Ej, czy on coś próbował mówić? Nie, dobra, na pewno walka tam na moście z nim to by była totalna głupota. Więc lepiej tu. No, skończyć go. Ale się zdradziłaś, biedna. Nie, serio, nie wiem, czy jestem taki dobry teraz i opanowany, czy oni, tacy słabi. I skrzypiące wrota. Tego też jeszcze nie było w żadnym Demon ani Dark Souls. No, szkoda konika, ale chyba padł z głodu. Jest jeszcze nie tak źle. Może było paść w męczarniach, jak ten pies zaraz padnie za to, że mnie tak przestraszył teraz. O, i ty też, skąd się wzięłaś? Co to, babszy land jest, kurde? O, już bliźniacze odłamki zostawiają. Więc ja tu się mogę z wielką chęcią pokręcić. W tej stodole. Może po snopkach jakoś na górę. Nie? A, tu po drabinie na górę, okej, okay, dobra, ale... Czy ja mogę to spalić na przykład? No niestety nie. A szkoda. Bo dobry pożar by się tutaj przydał chyba. A może szybciej, piechol? Może troszeczkę szybciej. Dobra, niby spokój. To jest schod... Schody? Przecież chwilę temu była drabina. A, i stąd pewnie pani zeskoczyła mi na łeb. No ja bardzo dobrze wiem, że chciałeś mnie rozstrzelać. Ja to bardzo dobrze wiem. Ale same kobiety, jeden dziadek na wózku. O, może dlatego tutaj tak pochmurnie u was i ponuro. Kolejna wiedza szaleńca. Dobra, sorry za gimele, ale... No nie muszę utrzymać porządku w domu ludzi, którzy chcą mnie zabić. Wręcz gimela jest wskazana. No dobra, no ale bez przesady. To, że tutaj spadłem, nic nie zmienia. Nie, nie, tutaj, tutaj, tu. No przecież ten przedmiot chociaż muszę podnieść jeszcze. No znowu gałka oczu, nawet nie wiem co to robi. No takich toporów by używały zamiast... A choć w sumie, te halabardy, które mają, też całkiem niezłe są. No jak, wyprowadziliście mnie na dach. Obok nicości. Ej, za cholerę tam idzie iść. Tam idzie jakoś dojść. Bankowo. A samo tam idzie sobie pobiec. Tam. O kurde. Jarnam. Nieźle, nieźle. No ale serio, tutaj nic nie ma na przykład? Nie? To jakieś tajne przejście? Nie? Jakieś dziwne dźwięki słyszę. Czyżby baba z młotem? O kurde, prawie mnie zrzuciła. Jakim cudem? Przepierwszy wyprowadziłem atak. Zbyt ciężki oręż dla ciebie, kochanieńka. Dlatego zginęłaś. No dobra, tam przedmiot w oddali jest, okej, ale... No czy aż tak daleko tutaj po tym spadzistym dachu? Czy dostaniemy? Ej, tam i dalej się okazuje. A mógłbym to popodnosić wszystko. No, 23 tysiące, no jeden większy przeciwnik. I śmierć, a potem tylko krzyk i płacz. O kurde. Jeden jeszcze taki i po mnie.
Nie, widzieliście jak po tchórzowsku uciekłem? Ale to była mądra ucieczka. Najmądrzejsze co mogłem zrobić wtedy, w tamtym momencie. Bo oni lubią, kiedy ty się delikatnie wycofasz, oni lubią się po prostu wtedy wypuścić na ciebie skokiem. I dobić. Ale kurde, tak wielu tętnień jeszcze nie miałem, muszę wam się przyznać. Ej, ma sierp, a atakuje ręką. No typowa kobieta. Nielogiczna. To jest taka stereotypowa kobieta oczywiście. A nie można wierzyć we wszystkie stereotypy. Czy to są kończyny? A zresztą, czy to jest aż takie ważne? No, ale tak wygląda, no. Mhm. Na stosik kończyn zawiniętych w worki. Okej, walczyłem z jednym, było ciężko, to ja widzę dwóch. Więc może jednak jeszcze tutaj to sobie popatrzmy, co się dzieje. Ale moment. A, właśnie, to jest to miejsce, gdzie ja schodziłem teraz. Dobra. Nie, serio, tu się można wypuścić. Można jak najbardziej się tu wypuścić. No, znowu bliźniacze. Ale już nie z takim bagażem. Choćby jeżeli wypatrzę gdzieś tam latarnię, to cholera jasna wypuszczy się sprintem. No nie, no to jest przedmiot, nie latarnia, piecho. Nie rób sobie złudnych nadziei teraz. Bo tam kolejny przedmiot. No, mógłbym próbować zeskoczyć. Tam jest co prawda jeden piesek. Ale to nie... O kurde! Dobra, jest coś więcej niż tylko jeden piesek. Nie no, zobaczcie jak jestem skąpany w krwi. Ja wyglądam totalnie jak hrabia Dracula. Trzeba z tym się udać do ulepszenia. Więc no, po raz pierwszy. Albo nie, w sumie nie, po raz drugi będziecie mieli okazję zobaczyć jak używam znaku odważnego tropiciela, żeby wrócić do najbliższej latarni. A stamtąd do snu tropiciela prosto. Dobra. A tutaj jest moje ostatnie miejsce. W sumie dobrze się składa, bo akurat tutaj właśnie powinienem być. Ale to później, spokojnie, później. Jeszcze mnie czeka wyprawa potętnienia, ale to w kolejnym odcinku, jeżeli uda mi się go jeszcze nagrać w tej sesji nagraniowej. Dobra, sen tropiciela. Teraz tym razem zróbmy w ten sposób, że użyję sobie wszystkich tętnień, jakie mam do użycia. I zobaczymy, ile tego wyjdzie w sumie. I daję sobie głowę uciąć, że przez długi, długi czas to będzie najwyższa kwota, jaką będę miał na swoim koncie. No już na dwa poziomy na pewno wystarczy, a może i na trzy nawet. O! No zobaczymy, zobaczymy. Dzień doberek. No tylu tętnień to ty nie widziałaś jeszcze, moja kochana. Dwa. I zostanie mi 8000, czyli na ulepszenia broni jeszcze też starczy. No dobra, no to co? Siła i witalność. I wszystko porówno, to przynajmniej trzy pierwsze. Staty. Ale moment, co? Aha, kondycja mnie urośnie, bo nie zmieniłem jej. Nie, dobra, okej. Okay. Wydaje mi się to dobrą inwestycją w tym momencie. No i ulepszenie jeszcze. Jeżeli mam wystarczająco podwójnych odłamków. Oczywiście po naprawach. Mogę, na szczęście mogę. I pojawił się trzeci slot teraz, tak? Czy się dopiero pojawi, jak to wezmę? Bliźniacze odłamki krwawego kamienia, ale potrzebuję już ich całych 8. Mam 4. Chyba, że trzeci slot już się pojawił? Nie, jeszcze nie. A szkoda, może... Moment. Lepszy jakiś klejnot? Nie. Ani od tego? Tym bardziej nie. No dobra. No to kochani, to ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!